Bartłomiej Steindow witam serdecznie na kanale Nobelbet. Przed mundialem jest z nami gość wyjątkowy, ambasador marki Marcin Robak. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie typować drabinkę mundialową, czyli po kolei grupa po grupie, później faza pucharowa. Kto zdaniem Marcina Robaka ten mundial zwycięży? Zobaczymy jakie ma typy, jakie ma przekonania. Chyba nie ma co zwlekać, zaczynamy od grupy A. Grupa A, Katar. Gospodarze turnieju liczą nie tylko na własne ściany. Mistrzów Azji z 2019 roku poprowadzi trener z przeszłością w Barcelonie, Felix Sanchez-Bas. Ekwador. Po raz piąty na Mundialu, a po objęciu kadry przez Gustavo Alfaro, po raz pierwszy od dawna z zespołem piłkarzy, dla których drużyna narodowa jest priorytetem. Senegal. Mistrzowie Afryki bez największych gwiazdy kontuzjowanego Sadio Mané, którego szamani nie zdołali postawić na nogi. Holandia. Louis Van Hal wrócił z emerytury, by tak jak w 2014 roku zdobyć medal Mistrzostw Świata z ojczystą reprezentacją. W grupie A, moim zdaniem, wyjdzie z pierwszego miejsca Holandia, a z drugiego Senegal. Kto zajmie trzecią pozycję, Twoim zdaniem? Gospodarze czy Ekwador? Ekwador i Katar na ostatnim miejscu. Przechodzimy więc do grupy B. Anglia. Na ostatnim Mundialu, tuż za podium, na ostatnim Euro, orzuty karne od mistrzostwa. Czy po 56 latach wreszcie uda się Anglikom triumfować? Iran. Trzy miesiące przed Mundialem zmienili selekcjonera, by wreszcie wyjść z grupy. Na Mundial zakwalifikowali się pięć razy w historii, nigdy nie grali w fazie pucharowej. USA. Świat należy do młodzieży. Mackenzie, Dest, Adams czy wreszcie Pulisic będą chcieli to udowodnić. Walia. Gareth Bale zrobi to, co nie udało się Rushowi czy Giksowi, zagra z kadrą na Mistrzostwach Świata. Walia wystąpi na Mundialu drugi raz w historii, wraca po 64 latach. Stawiam na Anglię, z drugiego. Walia trzecie. USA i na końcu. Wyszedł nam Iran. Iran. Tak jest. Stan Zjednoczone na trzecim miejscu. Walia z Garethem Balem druga. Kto w grupie C? Argentyna. 36 meczów bez porażki stawia Albi Celestes w roli faworytów do tytułu. Czy Leo Messi pójdzie w ślady Diego Armando Maradony? Arabia Saudyjska. Mundial organizuje w tym roku ich mniejszy sąsiad, ale zrobią wszystko, by piłkarsko nie być w cieniu Kataru. Meksyk. Od sześciu turniejów o Mistrzostwo Świata zawsze wychodzą z grupy i zawsze odpadają w 1-8 finału. Czy w tym roku klątwa zostanie zdjęta? Polska. Pełna kontrastów drużyna Czesława Michniewicza tonuje nastroje, mamy nadzieję, że balonik Lewandowski i spółka napompują podczas turnieju. Pierwsza Argentyna, Polacy z drugiego, Meksyk trzeci i na czwartym miejscu będzie Argentina. Arabia Saudyjska. Grupa D, tutaj mamy Mistrzów Świata między innymi. Francja, obrońcy tytułu mogą narzekać na kontuzje, które wykluczyły z gry Pogbe czy Kante, ale i tak naszpikowana gwiazdami jest nawet ich ławka rezerwowych. Australia. Z jednej strony piąty mundial z rzędu, z drugiej 12 lat bez zwycięstwa. Wyjście z grupy, tak jak w 2006 roku byłoby sporą niespodzianką. Dania. Rewelacja ostatniej mistrzostw Europy zamierza potwierdzić swoją klasę i niegastący entuzjazm na arenie światowej. Znów z Christianem Eriksenem w składzie. Tunezja. Pierwsza reprezentacja Afryki, która wygrała mecz na mundialu. Od tamtej pory minęły jednak 44 lata, w czasie których nigdy nie wyszli poza fazę grupową. Czyli obstawiam, że Francuzi będą na pierwszym miejscu, Dania na drugim, Australia i Tunezja. Połowa naszej drabinki jest już za nami. Przechodzimy do grupy E: Hiszpania. Powołania Luisa Enrique od dawna wzbudzają w Hiszpanii wiele kontrowersji. Jedynym sposobem na ich zażegnanie będzie sukces Pedriego Gaviego i spółki na mundialu. Kostaryka nigdy nie wygrała meczu z Niemcami, Hiszpanią czy Japonią, choć łącznie rozegrała ich 9. Czy Kejlor na was powstrzyma faworytów? Niemcy. Hansi Flick w krótkim czasie zdobył z Bayernem Monachium wszystko, co możliwe. Włącznie z klubowymi mistrzostwami świata rozgrywanymi w Katarze. Teraz sięgnie w tym samym kraju po mistrzostwo reprezentacyjne. Japonia. Reprezentacja, która od 1998 roku stale melduje się na mundialach. Przeszła zmianę pokoleniową, dzięki której kraj kwitnącej wiśni chce sprawić niespodziankę. Tutaj mamy takich powiedziałbym kandydatów też do mistrzostwa, ale jak to, jak to będzie, zobaczymy. Kto zwycięży najpierw w grupie. Niemcy, Hiszpania, Japonia, Kostaryka. Grupa E załatwiona, przechodzimy do grupy F. Belgia. Czy ten turniej zwieńczy dzieło Martineza i złotego pokolenia Belgów? A może De Bruyne, Hazard i spółka już schodzą ze szczytu, który na ostatnim Mundialu dał im medal? Kanada. John Herdman jest pierwszym selekcjonerem, który poprowadzi reprezentację na żeńskim i męskim Mundialu. Najmocniej prawdopodobnie liczy w nim na Alfonso Davisa. Maroko. Kilka miesięcy temu zwolnili selekcjonera, któremu nie po drodze było z Hakimem Zieszem, Największą, ale nie jedyną gwiazdą tej reprezentacji. Chorwacja. W Rosji doszła aż do finału. Powtórzenie tego wyniku będzie sensacją, ale Modrić i jego koledzy udowodnili, że nie można ich skreślać. Tutaj między innymi Chorwaci i Belgowie, ale też Maroko i Kanada nie wyglądają na drużyny, które mogą tylko być chłopcami do bicia. Obstawiam Belgię, Chorwację, Kanada i Maroko. Grupa G, Brazylia. Najwięcej razy w historii zdobywali mistrzostwo świata aż pięciokrotnie. Neymar będzie chciał nawiązać do legend futbolu takich jak Pele, Garrincha, Romario czy Ronaldo. Serbia. W eliminacjach okazali się lepsi od Portugalczyków. Będący w kraju legendą Dragan Stojković ma do dyspozycji piłkarzy, którzy na Mundialu mogą imponować w ofensywie. Szwajcaria. Nie będą się nikogo bać. Na ostatnim Euro wyrzucili za burtę mistrzów świata Francuzów, a w eliminacjach do Mundialu pokonali mistrzów Europy Włochów. Kamerun na Mundial awansowali dzięki bramce w ostatniej minucie dogrywki. Nie mają gwiazdy pokroju Samuela to, ale woli walki na pewno im nie zabraknie. Brazylia, Szwajcaria, Serbia i Kamerun. Możemy to zmienić, tak? Tak, oczywiście. Ty decydujesz, zobacz. Możemy w każdej chwili tak, zmieniać jak właśnie chcesz. na Serbię, więc tutaj obstawiam, że będzie, będzie niespodzianka, nie ale Serbia wyjdzie z grupy i, i będzie walczyła dalszej fazie. Ok, i ostatnia grupa przed nami Grupa H. Portugalia. Jeśli wygra mundial swoją karierę, zakończy Cristiano Ronaldo. Najpierw jednak musi wraz z kolegami dojść choćby do ćwierć finału, co Portugalii nie udało się od 2006 roku. Ghana. Mogła być pierwszą drużyną z Afryki w półfinale Mistrzostw Świata, ale na drodze stanęła jej ręka Luisa Suareza. W Katarze dojdzie do wielkiego rewanżu. Urugwaj. W ostatniej grupie znalazł się zespół nie tylko z Suarezem, ale i Edinsonem Cavani. Jak pożegna się z mundialem duet, który na Mistrzostwach Świata strzelił łącznie aż 12 goli? Korea Południowa. 80% ich występów na mundialu kończy się na fazie pucharowej. Czy kapitan Hwang Ming Son poprowadzi zespół do trzeciego w historii wyjścia z grupy? To Portugalia, Urugwaj, Ghana i Korea. Mamy komplet grupy. Przechodzimy do tego, co Tygryjski lubią najbardziej, czyli faza pucharowa. Zaczyna się wielkie granie, Kalifa International Stadium, 3 grudnia o 16, Holandia czy Walia? Holandia. Z kim zmierzą się Holendrzy, Argentyna czy Dania? Argentyna. Dalej też jest ciekawie, Niemcy czy Chorwacja? Niemcy. Niemcy zmierzą się z Brazylią, a może z Urugwajem? Z Brazylią. Przechodzimy do Anglii, która walczy z Senegalem. Chyba Twoja ulubiona reprezentacja? Moja ulubiona, więc muszę na nich postawić, więc Anglia. Dalej mamy zespół Czesława Michniewicza kontra Mistrzowie Świata. Będzie ciężko, pytanie czy nie, no, zbyt sercem ciężko. Sercem dla, dla Polakami, ale obstawiam, że, że Francuzi będą górą w tym spotkaniu. Nie będzie wstydem przegrać z Mistrzami Świata. Dalej mamy Belgię i Hiszpanię. Tu obstawię niespodziankę, dam Belgię. Belgia w ćwierćfinale. Portugalia czy Serbia? W eliminacjach górą była Serbia, ale widzę, że tutaj Portugalia, Portugalia. jednak. Holandia czy Argentyna? Argentyna. Mamy Argentynę w półfinale. Zmierzy się z Niemcami rewanż za mundial w 2014 roku, czy może z Brazylią? Brazylia. Brazylia, czyli mamy El Clasico takie trochę. Argentyna kontra Brazylia. No i przechodzimy do europejskich drużyn. Anglia czy Francja? Moja ulubiona drużyna, ale uważam, że Francuzi w tym spotkaniu będą górą, czyli Francja wyjdzie z grupy. Mistrzowie świata grają dalej. Belgia czy Portugalia? Portugalia. Mamy już komplet półfinałów. Argentyna, Brazylia i Francja, Portugalia. Kto w finale? Brazylia. Mamy Brazylię i zagrają z Francuzami czy z Portugalczykami? Z Francją. Komplet brakuje nam. Tylko jeden typ do zakończenia tej drabinki Brazylia czy Francja, Mistrzem Świata? Mistrzem będzie Brazylia. Jakbyś miał w krótkich, w krótkich słowach powiedzieć, dlaczego akurat Brazylię typujesz na Mistrzów Świata? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o całą drużynę, mają, mają bardzo dużo indywidualnych zawodników, którzy potrafią decydować o, o losie spotkania, więc. Obstawiam, że mimo, że Francuzi też mają swoje, swoje jednostki bardzo silne, ale w tym, meczu, w tym meczu wydaje mi się, że to Brazylia wykorzysta swoje atuty i, i w tym spotkaniu wygrają. Czy to będzie po 90 minutach, może jeszcze dodatkowo do, dołożę, że to po, po 90 minutach nie będzie z, jeszcze zwycięzca, dopiero w rzutach karnych się rozstrzygnie kto, kto zdobędzie. Mistrzostwo świata. Być może tutaj te kontuzje zaważą, tak? Czyli kante, Pogba, Nkunku, oni kontuzjowani we Francji, więc chociaż i tak mają szeroką ławkę, to być może na finał już sił braknie a Brazylijczycy faktycznie indywidualności genialne, Neymar chociażby, tak? Czy no pamiętajmy, że jeszcze przed tym finałem trochę meczy będzie, więc zobaczymy, jak, jak kadra się będzie układała, czy, czy żaden zawodnik nie da kontuzji, to to też jakby istotne jest kolejnych meczów. Tak, zdecydowanie. A i Brazylijczycy i Francuzi mają ławki szerokie, także myślę, że ten mundial będzie naprawdę fascynujący. Dziękujemy Marcinowi za typ na Mistrzostwa Świata w Katarze. Stawiajcie również na Nobelbet własne typy. Oferta jest naprawdę przebogata, o czym mogliście się przekonać w tym odcinku. Dziękuję Marcin za typowanie. Dziękuję.